Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Wiesław Wędzonka, radny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie radny, zacznijmy od Mieszkania Plus, bo to ostatnio gorący temat w Radomiu. Po tym jak głosami radnych PiS projekt zaproponowany przez prezydenta Witkowskiego został odrzucony, radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawili swoje propozycje, wśród nich więcej punktów za posiadanie dzieci, ułatwienia dla osób powyżej 65 roku życia, no i osób, które padły ofiarą żywiołów. Będzie Pan za tymi zmianami? Czy... I drugie pytanie, czy nie można było tak od razu? Po pierwsze, nie wiem, czy te poprawki wpłynęły już do prezydenta, by można było je ubrać w uchwałę, czy też sami radni PiS-u przygotują nową uchwałę, bo póki co to słyszałem tylko na jakiejś konferencji prasowej, że takie poprawki mają zamiar wprowadzić. Druga sprawa, należy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Te mieszkania Plus to są mieszkania na wynajm i to są mieszkania w zasadzie komercyjne. To nie są mieszkania ani komunalne, ani socjalne, to są mieszkania przeznaczone na wynajm. I tutaj oczywiście każde kryterium można podważyć i powiedzieć, ja bym to zrobił inaczej, i każde kryterium można również inaczej oceniać. No zobaczymy, co radni PiS-u nam tak naprawdę przedstawią na piśmie, bo póki co tego nie widziałem. Ale podoba się panu ten kierunek zmian, że nie będzie tak mocno punktowane zwalnianie lokalów komunalnych? No właśnie, chciałem do tego nawiązać. Pewne punkty były, i mnie się to podobało, bardzo dużo tych punktów było przyznawane ze względu na to, by jak najwięcej zachęcić ludzi do tego, by opuszczali mieszkania tak zwane komunalne czy socjalne. Chodzi o to, że to są najtańsze mieszkania na rynku i jeżeli kogoś stać na to, by mógł mieszkać w innym lokalu i zachęcić go właśnie takim sposobem, to bardzo dobry pomysł, bo wtedy opuszczając to mieszkanie w dyspozycji prezydenta idzie na prawie komercyjne mieszkanie, natomiast to jest dalej dla tych ludzi, których nie stać. I takich w Radomiu jest wielu, których nie będzie stać na to, by wynająć takie mieszkanie plus, bo czyli, pamiętajmy czyli również... Czyli prezydenta było to, że mamy za mało lokali komunalnych, w związku z powyższym oczywiście, tu można, mieszkanie oczywiście, plus ma za zadanie wyprowadzić tych, których stać na... Na to, by wynajęli mieszkanie plus, natomiast oczywiście można, bo tutaj słyszałem również takie zarzuty, że prezydent nie budował mieszkań komunalnych, ale chciałbym zauważyć, który to prezydent tak hojną ręką budował mieszkania komunalne, bo po wybudowaniu takiego bloku okazałoby się, że takie mieszkanie byłoby dla miasta bardzo, ale to bardzo drogie. W związku z powyższym w każdym budżecie znajduje się pewna kwota rekompensat dla spółdzielni, których właśnie te mieszkania są również wynajmowane przez miasto. Mhm. Już abstrahując od tych szczegółów, bo co do kryteriów wiadomo, że radni, państwo radni macie prawo do tego, żeby je ustalać, jak wam się podoba, ale zgodnie z ustawą. Natomiast mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. Czy nie można było tak od razu? Można było. W zasadzie było. Takiej, że jest propozycja prezydenta. Wiadomo, dostaliście państwo tekst propozycji. Można było ją poprawić i w pierwszym terminie przegłosować. A zrobiła się awantura polityczna tak, jakby to była sprawa, nie wiem, taka, przy której ktoś chce coś zahachmęcić. Tekst tej uchwały i propozycji prezydenta wcale nie był za długi, bo jak pamiętam, chyba to było tylko 3 strony. Natomiast mogę podejrzewać, że radni PiS-u, którzy potem wprowadzali poprawki na konferencji, przegapili i nie przeczytali po prostu tej uchwały w związku z powyższym. Ale jak mogli jej nie przeczytać, jak była komisja? Co niektórzy przeczytali, komisji... im się podobało, natomiast... Komisji szefuje polityk Prawa i Sprawiedliwości, wszystkim, radny Fischer. Trzeba podkreślić, wszystkim komisji w Radzie Miejskiej szefują radni Prawa i Sprawiedliwości, natomiast nie wszystkie komisje zajmują się właśnie takimi sprawami, bo tylko część komisji pewnie gospodarcza zajmuje się takimi sprawami, być może zawiodła komunikacja, a być może dopiero po pewnym czasie doszli do wniosku, że warto by było zrobić jakąś zadymę wokół mieszkań. No to przechodzimy dalej. Budżet Radomia, ale pozostajemy cały czas w zasadzie w Radzie Miejskiej. Czy już państwo dogadaliście się odnośnie kształtu tego budżetu? Czy propozycje państwa radnych z koalicji zostały uwzględnione? I jak wygląda ta dyskusja z politykami PiS-u? Oczywiście nie wszystkie propozycje radnych koalicji zostały uwzględnione. Natomiast prezydent ma obowiązek i przedstawił taki budżet. Ja będę wnioskował. Ja też nie jestem zadowolony z
tego budżetu też brakuje mi pewnych rzeczy. Ja będę wnioskował do prezydenta o to, by uwzględnił moje poprawki. Według mnie jest to bardzo ważna poprawka, bo chciałbym, by w tym budżecie znalazły się pierwsze pieniądze na tak zwany ZOL. W Radomiu mamy bardzo niewiele łóżek. To przypomnijmy naszym słuchaczom i telewidzom, co to jest ten ZOL. To jest zakład opiekuńczo-leczniczy i takie 16 łóżek, jak pamiętam, znajduje się w szpitalu i to jest wszystko, co Radom tak naprawdę dysponuje. Natomiast każdy, kto ma kłopot z dziadkami, z rodzicami, może sobie poradzić z codzienną... Trzeba też właśnie zauważyć, że to jest dla tych osób, które nie kwalifikują się do leczenia, bo nie są chore, w klasycznym słowa znaczeniu, ale też nie nadają się do domów pomocy społecznej. Dokładnie tak. No i rodzina ma z tym kłopot, bo przecież musi pracować i musi zapewnić w jakiś sposób opiekę nad tym chorym człowiekiem. Chciałbym, żeby takie zadanie znalazło się na razie zaznaczone, czyli opracowanie koncepcji w przyszłym budżecie, a mam na myśli budynek przy ulicy Giselskiej 21, kiedy to po tych wszystkich pandemiach zostanie przeprowadzona rehabilitacja do budynku głównego, a ten budynek zostanie pusty. Ale panie radny, od lat mówiło się, że ten budynek jest w strasznym stanie, że nic tam nie spełnia żadnych warunków, problem i dlatego trzeba, budujemy rehabilitację, dlatego że tamten budynek się nie nadaje. A teraz chce pan go zaadaptować. Mówił tylko ten, który nie zna tego budynku i który nie ma pojęcia o tym, jak ten budynek wygląda. Ten budynek od 30 lat... Byli prezydenci miasta także, nie mają pojęcia, jak to wygląda? Tak. A kto powiedział, że który z nich tam był i oglądał ten budynek? Podejrzewam, że żaden. Albo był na jakiś... nie dam uciąć, albo, ale wydaje mi się, że albo raczej... Byli prezydenci tylko na oficjalnych uroczystościach, bo były również takie tam 30-lecie chyba oddziału rehabilitacji w Radomiu. Ale panie to radny, byli na oficjalnych... Jest karygodne. Wszyscy prezydenci poprzednicy, jak również wszyscy dyrektorzy, łącznie z tym, który obecnie panuje w szpitalu, jest to karygodne, że nie inwestują w ten budynek. Złotówki od 30 lat, a od 30 lat ten budynek funkcjonuje i ten budynek funkcjonuje na tyle dobrze, że pacjenci w nim są i to nie jeden, nie dwóch, tylko jest kilkudziesięciu pacjentów. Jeżeli założymy, że w tym budynku możemy, a moim zdaniem możemy tam taki zakład zorganizować, to powinniśmy również zorganizować takie pieniądze, najpierw koncepcję, potem pieniądze na to, by ten budynek znowu mógł żyć. No wszystko pięknie, tylko po co w takim razie budowaliśmy rehabilitację nową, jeżeli okazuje się, że jeżeli ma pan rację, to ten budynek w zasadzie spełnia wszystkie warunki. A ja nie powiedziałem, że wszystkie warunki spełnia. No właśnie, ja to powiedziałem, spełnia warunków, ale zaraz, przez 30 lat. Ale to panie redaktorze, 30 czy 35 lat temu, kiedy ten budynek powstawał, były zupełnie inne przepisy niż obowiązują w chwili obecnej. Trzeba po prostu dostosować do istniejących przepisów, ale również wiem, że ten budynek spełnia te kryteria, albo przy stosunkowo niedużych nakładach może spełniać kryteria ZOL-u. Rozmawiałem z panią kierownik, który jest również konsultantem wojewódzkim i zna doskonale ten budynek, bo kiedyś pracowała w tym budynku i potwierdziła moje słowa. Tak, ten budynek się nadaje nie tylko do tego, żeby tam powstał ZOL, ale również niewielkie hospicjum. Zmieniamy temat. O lotnisku porozmawiajmy. O, jest chętnie. Pan pilotem, niejednokrotnie zresztą wypowiadał się pan w tej kwestii. Zaczęliśmy już tutaj spłacać bajselbeki ostro. No to są konsekwencje. Tak, są konsekwencje, ale ja bym chciał zapytać o bieżącą sytuację. Już nie chcę wchodzić w tę historię od Adama i Ewy, ale jak pan ocenia, jaka będzie ta sytuacja w branży? Czy rzeczywiście będzie tak różowo, jak mówi PPL i jaka jest sytuacja? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że sytuacja w lotnictwie, tym komunikacyjnym, tym dużym, jest fatalna i jeszcze przez długie lata taka zostanie. Natomiast to, co opowiadał były prezes, geniusz zresztą zarządzania lotnictwem w Polsce,
słyszałem w pańskiej audycji, był taki człowiek, który wręcz powiedział, że ten pan prezes Pilkowski jest geniuszem zarządzania. Okazało się, że nie jest, bo został zdjęty i gdzieś poszedł, nie wiem gdzie, ale pewnie na dobre stanowisko. Okazuje się jednak, że lotnictwo jako takie zostało zniszczone, ale nie tylko przez Polskę, natomiast przez wszystkie inne kraje. Chociażby transport samochodowy, autobusowy porównać z lotnictwem, to są dwa różne światy. Natomiast myślę, że lotnictwo będzie dochodziło do siebie do czasów sprzed pandemii kilka lat. I te kilka lat to jest czas bardzo, ale to bardzo trudny i wymagający. Natomiast wracając do PPL-u jako takiego, jako przedsiębiorstwa, no było fantastycznie zarabiać w euro, bo wszystkie samoloty, które lądowały na lotnisku Okęci, czy firmy, właściciele tych samolotów płacili w euro. Natomiast wydatki były w złotówkach. Mnożnik można sobie przyjąć, 4, 4,5. Fantastyczna sprawa. Tylko geniusz mógłby zniszczyć takie przedsiębiorstwo i doprowadzić do ruiny. Natomiast nie ma takiej firmy w Polsce i na świecie. No może na świecie gdzieś są, ale w Polsce na pewno nie ma takiej firmy, która by wytrzymała tak długi okres bez przypływu nowej gotówki. I w takiej sytuacji znalazł się również PPL. Nawet jeżeli miał zapasy gotówki na swoich kontach, to intensywnie je wydawał chociażby i naradom. I tu widzę pewne zagrożenie, że mogła się ta gotówka skończyć. No, póki i ten co radom, przetargi i póki co idą i mam, w porządku. I mam nadzieję, że będą tak szły do szczęśliwego końca. Natomiast utrzymanie firm, ale to nie jest tylko pasa startowego, natomiast wszystkich ludzi, wszystkich urządzeń na takim lotnisku kosztuje to grube pieniądze. Jasne. I nawet największe konto może się skończyć. No i na koniec chciałem zapytać, w zasadzie poprosić o komentarz. Mieliśmy 29. urodziny Radia Maryja. Tadeusz Rydzyk mówił o sprawie gwałconych przez księży pedofilów dzieci w następujący sposób. Ja cytuję, proszę państwa. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus? A biskupa Janiaka, którego złożyła z urzędu Stolica Apostolska, nazwał męczennikiem naszych czasów. Pikanterii dodaje temu wszystkiemu fakt, że przysłuchiwali się tym słowom i oklaskiwali niestety minister sprawiedliwości Ziobro i grupka biskupów. Dlaczego nikt nie wstał i nie zaprotestował? Bo nie mają odwagi, to jest po pierwsze. Po drugie, byłaby awantura polityczna i można by było stracić cenne punkty, które to biznesmen Rydzyk dodaje PiS-owi. W związku z tym nie było takiego odważnego, który by to zrobił. Ale właśnie sojusz Kościoła z prawem prowadzi do upadku Kościoła. I to w Polsce widać bardzo wyraźnie. Hierarchowie kościelni powoli, powoli zabijają Kościół w Polsce. Dojdziemy do tego, że tak jak Polska była katolicka, katolicy przyznawali się do tego, że są katolikami 90 parę procent. Dojdziemy do tego jak w Irlandii, 10-15%. I to załatwiają hierarchowie kościelni. Niestety, jestem katolikiem wierzącym i od wiary nie odejdę, natomiast widzę, jak hierarchowie popełniają błędy. A czy pana błędy jako straszne, jako mnie takie jako, słowa? Tak, mnie jako katolika obrażają takie słowa, bo ksiądz, biskup, nauczyciel, policjant, są to ludzie najwyższego zaufania społecznego. Dziecko posyłając do kościoła, rodzice wierzą w to, że trafi w dobre ręce, a nie, że będą z tego kłopoty. I nie jest to wytłumaczenie, że ksiądz jest też człowiekiem i ma pokusy. Każdy ma pokusy, każdy jest grzesznikiem, ale to są wyjątkowe zawody, które powinny być w wyjątkowy sposób traktowane. A pedofilia jest tak jak zabijanie. Raz dziecko skrzywdzone, będzie to pamiętało do końca życia i będzie zawsze pokrzywdzone. I to musi być wyeliminowane. Nawet jedna czarna owca wśród księży powinna być wyeliminowana i nie powinny paść takie słowa. I tutaj stawiamy kropkę. Wiesław Wędzonka, radny Koalicji Obywatelskiej, był moim państwa gościem. Dziękuję. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.